Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zaprezentuję Wam polski dashboard w Xboxie One, ponieważ mam wersję beta tego właśnie dashboardu, do którego większość z Was będzie miała, jeśli kupicie oczywiście Xboxa One, ewentualnie jeśli macie Xboxa One, dopiero 5 września. Tak więc myślę, że warto to pokazać, ponieważ nigdzie na YouTubie nie widziałem takiego typu materiału, dlatego też postanowiłem go dla Was nagrać, pokazać Wam, jak wygląda wersja beta. Wiadomo, wersja beta jeszcze nie jest tak doskonała jak wersja finalna, ale myślę, że warto Wam co nieco powiedzieć, może troszkę podsumować ten rok Xboxa One w Polsce. No i też przede wszystkim nagrywam ten materiał ze względu na to, że mnóstwo osób z moich widzów pytało mnie, czy jeśli kupimy sobie Xboxa, czy ewentualnie kupiliśmy, tak jak ja to zrobiłem, na pojawi się Xbox One w Polsce 5 września, to czy będzie możliwość pobrania sobie tego dashboardu? Oczywiście będzie taka możliwość. Jak widzicie, ja już polski dashboard mam. Musimy w tym celu po prostu sobie tylko pobrać aktualizację, która z automatu nam się taka informacja pojawi, żeby tą aktualizację pobrać. Wchodzimy w zakładkę System. No i musimy jedynie co zrobić, to zmienić lokalizację na Polskę. Właśnie w tej aktualizacji najnowszej tutaj dodano kilka nowych krajów, które dopiero swojego Xboxa One oficjalnie w swoim kraju będą miały. No i po tym na dobrą sprawę mamy język polski właśnie w konsoli. Co jest fajne, to to, że jak ja na przykład mam Kinect Rivals, ta gra do tej pory była tylko w języku angielskim, tak samo jak Titanfall też był tylko wyłącznie w języku angielskim, to nie musimy, bo ja mam akurat wersję elektroniczną, tak? Wiadomo, w wersji pudełkowej to myślałem, że będziemy musieli pobrać jakąś aktualizację, ewentualnie w przypadku, mówię o wersji pudełkowej, a w przypadku wersji elektronicznej pobrać grę jeszcze raz, ewentualnie też jakiś właśnie update pobrać. Nie jest tak, od razu tworząc grę i tworzę, jak Microsoft tworzył Kinect Rivals, na przykład Titanfall, od razu już dodał język polski ze świadomością, że niedługo tam będzie premiera i po prostu wystarczy sobie przedstawić, tak jak Wam przed chwilą pokazywałem, język na polski i normalnie już gry będą w języku polskim. Niestety z tych gier, które do tej pory tylko się pojawiły, to z tego co wiem, tylko Kinect Rivals będzie miał język polski i dubbing oraz Titanfall. Jeśli chodzi o Rise, Forza czy Dead Rising 3, te gry nigdy nie będą w polskiej wersji językowej. Microsoft takich planów nie ma, tylko już nowe tytuły, te które jeszcze premiery swojej nie miały, i Kinect Rivals oraz Titanfall będą w języku polskim. Gdzieś tam w opisie na pewno będziecie mieli pełną listę, które gry są po polsku, które z dubbingiem, które z napisami. I pokażę Wam na przykładzie właśnie Kinect Rivals, że już ten język polski jest, że Was tutaj nie okłamuję, nie ściemniam. Widzicie, jest język polski. Mamy tutaj wszystko po polsku, jest tam jakaś Kinect jest włączona aktualnie, więc pokazuję Wam moje meble. Wszystko po polsku, jest dubbing. Jednak spora liczba osób wśród moich widzów pytała mnie, jak wygląda sprawa związana z komendami głosowymi. I tu jest pewien problem, bo jak wiecie, jak oglądaliście jakieś odcinki na moim kanale właśnie z Kinecta, to tam były, jeśli graliśmy przykładowo w tenisa, to w lewym górnym rogu była informacja: powiedz tą i tą komendę i Kinect wtedy uaktywni Ci pewien bonus, który da Ci większą moc przy graniu w tenisa, nie? No i teraz niestety jest ta komenda, jest nawet napis, że tak powinno się ją wymawiać w języku polskim. Niestety Kinect nie reaguje, ponieważ nie czyta polskich komend głosowych. Co jest problemem, ponieważ na dobrą sprawę, kiedy mamy ten język polski, te preferencje, w preferencjach ustawiony język polski, czyli polski dashboard, automatycznie wyłączamy sobie komendy głosowe, ponieważ one nawet po angielsku nie będą działały. W przypadku Kinect Rivals nawet nie wiemy, jak ta komenda, jak tą komendę wymówić, ponieważ jest jej polski odpowiednik, tak? W przypadku innych gier, jak chociażby Dead Rising 3, to z tego co czytałem na forach internetowych, Kinect w ogóle nie będzie nam czytał tutaj komend głosowych, bo są one jakby dezaktywne, kiedy mamy język polski, czyli język, którego Kinect nie wspiera. Jednak naprawdę ja wierzę w to, że te komendy głosowe się pojawią, albo chociaż Microsoft udostępni nam używanie komend zagranicznych, tak? Czyli angielskich, w tym przypadku angielskich, czy tam niemieckich, zależy kto, który język preferuje. Mam nadzieję, że chociaż na ten czas, kiedy Xbox One będzie w Polsce miał premierę, że oni to udostępnią, te komendy angielskie. Mówię, ja tego nie sprawdziłem dokładnie, ale z tego co czytałem na forach, ludzie na to narzekali, na polskich forach, tak oczywiście. A wiąże też ogromne nadzieje z tym, że te komendy głosowe jednak faktycznie będą polskie za jakiś czas, bo
Też zobaczcie, w przypadku Xboxa 360 Kinect już sporo na polskim rynku jest, a do tej pory polskich komend nie dodali. Miejmy nadzieję, że w Xboxie One te komendy polskie będą, bo w sumie gdyby ich nie było, to będzie on dosyć mało tutaj wykorzystywany przy nas, bo po prostu tylko będziemy mogli sobie tańczyć, bawić się, a już takich komend głosowych typowo nie będziemy mogli używać. A na przykład ostatnio Karolina grała sobie w Zumbę tutaj, tam właśnie komendy głosowe się wydaje, więc troszeczkę to jest uciążliwe. Oczywiście w każdej chwili możemy sobie znowu zmienić, wejść w system, tak, ustawienia system i zmienić dashboard na angielski, wtedy te komendy będziemy mogli wydawać, tak? Tu mówię, tutaj jest kwestia tylko zmiany, to jest bardzo szybko tutaj wszystko trwa. Jeśli chodzi o tłumaczenie, nie spotkałem żadnych tutaj takich bubli, typowo jakichś błędów czy jakichś braku tłumaczeń. Jedynie co może tutaj nie być przetłumaczone, to składka Xbox Video, czyli wypożyczalnia filmów, ewentualnie sklep z filmami. W przypadku na przykład niesamowitego Spidermana możemy sobie film wypożyczyć, ewentualnie kupić. Niestety tylko i wyłącznie za granicą. W Polsce, zobaczcie, jeśli sobie kliknę, swoje konto nie jest zgodne z lokalizacją, czyli tego filmu nie mogę kupić. Potem on tak i tak by był w języku angielskim. Mogę sobie jedynie obejrzeć zwiastun. To jest taka tylko jedna rzecz. No i tak, i tutaj nie jest nic przetłumaczone, bo wiadomo, nawet tak i tak film nie obsługuje języka polskiego, więc po co tutaj to tłumaczyć, ale na przykład obsada i takie rzeczy tutaj, widzicie, są przetłumaczone. Miejmy nadzieję też, że za jakiś czas te filmy będzie można wypożyczyć, bo ceny są atrakcyjne. Zobaczcie, na przykład wypożyczenie takiego filmu w dosyć fajnej jakości, bo w HD, zakładam, że ten film będzie nawet Full HD, tak? Tak mi się wydaje przynajmniej, kosztuje $5, więc to jest 15 zł, jeśli popatrzymy sobie tak obiektywnie, to film w kinie też tyle kosztuje, bo jak idziemy do kina, to tak jakbyśmy sobie ten film też wypożyczali, tak, bo nie mamy go na stałe, tylko sobie raz go oglądamy. I to jest 15 zł, więc dosyć tanio. A zakładam, że przykładowo ogląda film, przykładowo 3 osoby oglądają, no to film wynosi nas 5 zł, więc to by była fajna alternatywa do tutaj takiego. Jeśli już mamy konsolę, to fajnie jakbyśmy mogli sobie te filmy wypożyczać, ale tak jak mówię, na razie to nie jest dostępne w Polsce i boję się, że nie będzie w ogóle dostępne, chociaż miejmy nadzieję. Jestem zawsze na tym, żeby było jak najwięcej tych opcji w Polsce, że takiego się pojawi. W przypadku PlayStation 4 też w ogóle nie było takich możliwości na początku. Teraz, z tego co wiem, Sony wprowadziło jakieś tam programy TVN-owskie i tak dalej, więc jest co oglądać. Więc zakładam, że to też z czasem po prostu przyjdzie. Mamy tu, widzicie, jakieś seriale, filmy, jakieś programy telewizyjne i tak dalej, i tak dalej. Co dalej? Jeszcze wam tu pokażę. OneDrive przetłumaczony jest też. Nie mam konta w ogóle tam, więc, znaczy mam konto, ale nie mam nic na koncie, więc Skype tak samo jest przetłumaczony, więc naprawdę postarali się. Tu mówię, to jest wersja beta, więc myślałem, że jakieś błędy jeszcze napotkam, a nic takiego nie miało miejsca. Widzicie, Skype też jest. To jest taki Skype stworzony specjalnie dla widzów, więc tutaj nie mam żadnych znajomych i tak dalej. Kiedyś go może wykorzystam. Co jeszcze chciałem wam pokazać, bo tak właśnie tutaj sobie przygotowałem wcześniej, zmieniłem na tą pedalski róż, bo już nagrywałem raz filmik, ale nie za bardzo mi się dźwięk nagrał, więc nagrywam na to jeszcze raz system. Czekajcie, co ja wam chciałem pokazać? Zarządzanie magazynem pamięci. Oczywiście możemy sobie tutaj sprawdzać, co mamy na dysku, ile jeszcze miejsca i tak dalej, ale zobaczcie, fajna dosyć istotna informacja, że możemy oprócz dysku podłączyć sobie pamięć USB. Nie wiem, czy też jest aktywne, ale zakładam, że w którejś aktualizacji Microsoft to obieca, ale zobaczcie. Dla gier i aplikacji potrzebujesz urządzenia z USB minimum 3.0 i nie mniej niż 256 GB, więc na dobrą sprawę tak czy siak będziemy musieli podłączyć dysk jakiś bezprzewodowy, no dysk po prostu, tak, jakiś taki na kablu właśnie, dysk USB. I musi być USB 3.0, nie mniej niż 256 GB, więc fajna sprawa, bo pamiętam, że przy premierze narzekałem, że nie ma wsparcia dla dysków takich zewnętrznych, bo zobaczcie, mamy dysk 500 GB, nie możemy go w Xboxie One wymienić, więc troszeczkę głupota, tak, aż w końcu Microsoft poszedł po rozum do głowy i faktycznie w końcu będziemy mogli sobie ten dysk tutaj do naszego Xboxa One podłączyć. Fajna sprawa. To też właśnie chciałem wam pokazać, bo zauważyłem tutaj przy przeglądaniu tego wszystkiego. Co tu jeszcze? Tu już raczej nic istotnego nie ma. Czekajcie, sprawdzimy sobie tylko, do kiedy mam jeszcze abonament, bo to mnie ciekawi. Wow! Masakra, zostały mi 2 miesiące abonamentu tylko, więc trzeba będzie się tutaj w to zaopatrzyć. Tak, 23 października mam.
I tak się złożyło, że akurat mam 23 października rocznicę z Karoliną, więc idealnie, przynajmniej nie będzie mnie kusiło, żeby grać. Dobra, co tu jeszcze? Oczywiście, aha, jeszcze jedna sprawa. Na razie z tego, co zauważyłem, bo już jak wcześniej mówiłem o tym, że mam właśnie ten Xbox Live po polsku, bo wam z tym się już dzieliłem z wami chyba wczoraj. Mówiłem, że dosyć fajne są ceny gier na Xbox Live polskim. Niestety, o, dodali, to się właśnie wszystko... Nagrywałem jakieś 20 minut temu dla was materiał z Xbox Live i na przykład nie było gry Thief, nie było informacji o demie NHL 15. I to jest właśnie to. Na razie rynek jest jeszcze ubogi, rynek Xbox Live, ale wszystko się zmienia. Niestety chwaliłem ceny, ponieważ FIFA była wcześniej za około 179 zł, więc to jest dosyć tanie jak na wersję elektroniczną, jak wiecie, możemy sobie też pokombinować, żeby kupić ze znajomym napój i tak dalej. Bo na przykład na PlayStation 4 FIFA kosztuje jakieś 260 albo 280 zł, więc w przypadku Xboxa to było tanio, ale znikło to. Tak samo na przykład ta gra była jeszcze jakieś 20 minut temu za 169 i jest za 169, a wczoraj była za 100 zł, więc ceny jeszcze ulegają zmianie. Pokażę wam mniej więcej takie popularne gry, po ile chodzą. Ale tak jak mówię, to wszystko się zmienia jeszcze. Wcześniej były troszeczkę inne ceny, teraz też się zmieniają. Widzę, troszeczkę tych gier dodawają. Na przykład Sniper wydaje mi się strasznie drogi, bo 250 zł za Snipera to jest naprawdę dosyć duża cena. Wersje pudełkowe były tańsze. Tu mamy Golf Club za 129. W sumie ta gra mi zainteresowała, muszę powiedzieć, co to w ogóle jest ciekawego. Ta gra, zobaczymy ile kosztuje. A tak jak mówię, wszystko się zmienia, bo tutaj to wszystko naprawdę się pozmieniało. Wcześniej było tego mniej, były troszeczkę inne gry pousuwali, więc jeszcze nad tym jeszcze widzę pracują. Ale no mówię, mają czas, dzisiaj jest 25 albo 26, a dopiero przecież premiera tego polskiego Xbox Live jest 5 września, więc mają czas. Jeśli będziecie zainteresowani, to oczywiście ja wam będę na bieżąco informował na Facebooku moim, jakie są ceny tych gier, jak je zaktualizowali. Ale wcześniej były zaskakująco niskie i to mi się podobało. Niestety, no ciężko mi powiedzieć, czy takie ceny będą, jak były wcześniej, czy też nie. Zobaczymy, czy mogę sobie pobrać to demko. Tak, mogę sobie pobrać. Ja przy okazji sobie pobiorę, bo nie wiem, czy dzisiaj ma premierę to, czy nie. No może jakiś błąd. Zobaczymy, pobiorę sobie i może jakieś materiały dla was ponagrywam z tej gierki. Więc naprawdę, jeśli chodzi o takie tłumaczenie tego wszystkiego, to ja jestem pod wrażeniem. Podoba mi się to, wszystko fajnie przetłumaczyli, to bo zobaczcie. Tutaj mamy demko akurat, przykładowo wybrałem demko, zobaczcie, cały opis, wszystko jest już po polsku. No, data wydania dopiero dzisiaj się pojawiła, więc okej, to dzisiaj dopiero się ta... To demko pojawiło. O, jakaś jeszcze kolejna gra jest, której wcześniej nie widziałem w ogóle, tam pokazywałem, a przed chwilą nie było tej gry. 59, dobra, a jeszcze mnie ciekawi, za ile jest Diablo z DLC. Akurat tą grę mam na PS4, 2,5 kosztuje, więc... Nie jest najgorzej. Mówię, te wersje elektroniczne gier są troszeczkę też zawsze wyższe niż takie normalne pudełkowe, bo producenci, twórcy ogólnie wiedzą, że jest kombinowanie, kupowanie na dwóch i tak dalej. Taki proceder zawsze miał miejsce. O, tutaj jest na przykład ta gierka za darmo, nie? Nie wiem, czy to jest jakaś gra z mikropłatnościami. Akurat tutaj opis nie jest przetłumaczony. Ale to już jest dosyć gra, która była dawno na Xbox Live, więc może dlatego. I to jest darmowa. Nie wiem, czy jakaś właśnie gra jest przez to darmowa, że ma jakieś mikropłatności czy coś, ale coś takiego w ogóle tu jest, więc naprawdę większość rzeczy jeszcze wejdziemy tutaj, pokażę wam ustawienia. Nie, tutaj chciałem wejść mój profil. Zmienimy ten pedalski róż. Zobaczcie, znajomi, wszystko jest przetłumaczone, moje osiągnięcia. I też tak, jeśli chodzi o osiągnięcia, są w języku polskim, przykładowo Kinect Rivals, nie? Jeśli gra ma język polski, to osiągnięcia też są po polsku, tytuły osiągnięć i opisy osiągnięć, tak? Te, co były po angielsku, są po angielsku. Weźmiemy mój profil, pokażę wam, jak to wygląda jeszcze też tutaj. O, mamy informację, że mam ustawione pokazywanie offline, żeby nikt tutaj mi nie przeszkadzał. Ilość znajomych 54, liczba obserwujących, to się pojawiło właśnie w przypadku Xboxa One. Tego nie widziałem na Xboxie, co to znaczy obserwujący, a tutaj coś takiego jest. Reputacja. No i tu mamy wybór koloru, to też coś, czego nie było na Xboxie 360. Wybierzemy sobie może niebieski.
Więc fajnie to wygląda, podoba mi się, bo tego mi brakowało. Ten naprawdę angielski dashboard jakoś tak zniechęca mnie tego Xboxa One, a jak już widzę tutaj swój ojczysty język w tym Xboxie One, to aż napawa mnie to po prostu optymizmem. Naprawdę, dla mnie to ma duże znaczenie, że wszystko jest po polsku w końcu. W końcu widać, że ten Xbox jest w Polsce, a nie tak, że trzeba kombinować, sprowadzać i tak dalej. Co mogę powiedzieć o Xboxie One? To jest naprawdę bardzo fajna konsolka. Microsoft wtopił. Nie oszukujmy się, Microsoft wtopił przed premierą Xboxa One. Wtopił w premierę. Wtopił troszeczkę w związku z tymi tytułami, które niby miały być ekskluzywne, a pojawiły się na PC-cie. Ale mimo wszystko to jest naprawdę kawał dobrej konsoli, tak samo jak PlayStation 4. Pod względem może technicznym one się jakoś tam różnią. Może niektóre gry wychodzą w 1080p, niektóre w 900p. Ale takie rzeczy nie powinny być istotne. Liczą się gry przede wszystkim i tutaj tych gier sporo zapowiedzianych jest. Na pewno będziecie mieli w co pograć. Nie chcę wam doradzać, co tutaj kupić. Taki filmik nagrałem już na swoim kanale mam. Myślę, że jakąkolwiek konsolę kupicie, to będziecie zadowoleni i w jakimś małym stopniu na pewno będziecie żałowali, czy nie kupiliście konkurencji, bo tak jest zawsze. Jakąkolwiek konsolę kupicie, takie zawsze coś będzie wam towarzyszyło. Miejmy nadzieję, że zdecydowanie więcej osób po tej polskiej premierze sobie tego Xboxa One kupi, będę miał z kim grać, bo na razie naprawdę bardzo mało osób ma Xboxa One i nie ma z kim pograć, więc mam nadzieję, że kupicie Xboxa One i będę mógł z wami pograć w jakieś tytuły ekskluzywne, bo bardziej w multiplatformę będę pewnie grał na PS4 czy też na PC-cie być może, jeśli chodzi o jakieś wyścigi, ponieważ tam mam kierownicę kupioną, którą chcę wykorzystać. Tak jak mówię, rynek Xbox Live na razie troszeczkę ubogi, ale też tak było, kiedy był ten rynek Xbox Live startował w Polsce na Xboxie 360, więc dajmy temu czas. Cała reszta bardzo fajnie przetłumaczona, widzicie jak to wszystko fajnie tutaj intuicyjnie teraz wygląda. Na pewno jeśli mieliście Xbox 360 i przyjdziecie na Xboxa One, będziecie mieli takie zmieszanie troszkę, będziecie, że to wszystko jest w innym miejscu, że Microsoft dodał coś tutaj w tym dashboardzie niepotrzebnie, że mogło być to jak Xbox 360, bo od tego jesteście przyzwyczajeni zawsze na takie nowe zmiany, ludzie negatywnie reagują. Też miałem takie pierwsze takie swoje myśli, potem się przyzwyczaiłem i naprawdę wszystko fajnie tutaj działa. Szkoda, że przykładowo Forza nie dostała języka polskiego, Dead Rising nie dostał języka polskiego, tego brakuje, ale też no nie narzekajmy. Coraz więcej nowych gier będzie się pojawiało i to już w wersjach polskich, więc Microsoft tutaj będzie, widzę, walczyło o tych graczy. Tyle od Ciebie powiem, no wszystko to chciałem, to Wam pokazałem, jeśli macie pytania, piszcie, bo mówię, mam to wersję beta tego dashboardu, więc mogę się takimi informacjami z Wami dzielić, tak więc to by było tyle, jeśli Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, no i czekajcie na kolejne odcinki na moim kanale. Cześć!